to jest właśnie osuwanie się w tą strefę rosyjską, w której nie ma, której niepodległość, w której demokracja, w której wymiar sprawiedliwości nie jest fikcją, tam gdzie można setkami mordować dziennikarzy i obrońców praw człowieka, jak to jest w Rosji. I w to się osuwamy i jakby i to, co i ten namiot i to wszystko, co robimy w różnych miejscach i jest blokowaniem tego osuwania się, jest mówieniem nie, stop, dosyć, nie zgadzamy się na to miękkie osuwanie się, jeśli chcecie, to musicie to zrobić twardo, a twardo to za duża cena dla nich, tak? Dla nich to osuwanie się jest korzystne. No więc znak sprzeciwu przeciwko temu osuwaniu się, przeciwko temu, że ta Polska, która jest Polską zniewoloną, gdy chodzi o jej władzę, miejmy nadzieję, że nie jest krajem całkowicie zniewolonych ludzi, nie jest, i że jedyni aktywni tak naprawdę to są ci, którzy tej wolności chcą. No więc to jest szansa na to, że powstrzymamy to osuwanie się i zdołamy tej machinie, a to jest machina szersza, tak? Bo Rosja zaczęła domykać te swoje odbudowę swojego imperium w różnych miejscach. Na Ukrainie Janukowycza, w Kirgizji, zatwierdzając budowy różnych rurociągów, jakby odzyskuje tu wpływy, a my jesteśmy jakby częścią, to co się stało u nas jest częścią tej układanki. Miejmy nadzieję, że na tym miejscem, w którym się te klocki tej układanki wywrócą. No, ciężko teraz do tego się odnieść, bo... Czujesz taki strach, po których... Jak się czuję, jest... Nie wiem, ja po 10 kwietnia przez jakiś czas przyznaję, że nie słabo mogłem dojść do siebie, a w szczególności po wyborach prezydenckich wygranych przez Bronisława Komorowskiego, bo po 10 kwietnia to jakby byliśmy zmobilizowani, tak? Byliśmy... A po wygranej przez Bronisława Komorowskiego ciężko było... Ciężko było rozmawiać, ciężko było cokolwiek powiedzieć, mówić, pisać, żartować. A teraz trzeba w to nie popadać, tak? Trzeba się starać mobilizować, trzeba się starać szukać tych pokładów, które w ludziach są. Choćby tak jak się okazało, że to ja wiedziałem od wielu lat, będąc w środku tego, znaczy to, co jest w kibicach, czyli tej przekory, czyli tej niezgody na robienie wody z mózgu, czyli ponieważ ten reżim Tuska się staje coraz bardziej siermiężny, no to odpowiedzią na siermiężność powinno być pokazywanie tej siermiężności, no i jakoś w to warto się chyba w tej chwili angażować, warto być głośno, bo jeśli kogoś się boją, to tych, którzy są głośno, tak? Jeśli już się weszło na tą drogę rozrabiania przeciwko tym panom, no to trzeba rozrabiać dalej i to rozrabiać jak najskuteczniej, jak najgłośniej. Oni się boją hałasu, oni nie lubią hałasu, oni lubią w ciszy, w spokoju. No więc nie będą mieć tej ciszy i tego spokoju. Gdyby mieć takie nieograniczone możliwości w sensie środków masowego przekazu, ten największy hałas, czy najbardziej skuteczne, czy miałbyś jakiś pomysł na przykład, gdybyś miał za sobą te środki masowego przekazu i mógł poprzez to dotrzeć do ludzi, bo rozumiem, że ja mam takie wrażenie, że większość młodych ludzi śmieje się z tego, co Kuba Wojewódzki wyprawia,
tam w TVN-ie, czy w Polsacie, już nie wiem teraz, gdzie on przywędrował. Ale w każdym razie, a tutaj to jest jakaś jednak nisza internetowa. Jakieś akcje ostatnio widziałam, jak witałeś, nie wiem, czy to aktualne, czy stare, jak witałeś jakiś autokar takich z bowidowskich, jakichś byłych działaczy partyjnych w kąpielówkach, żeby iść im na ratunek, bo toną, czy coś takiego. No ale to jest jakaś nisza internetowa. Gdybyś miał takie możliwości i taką jedną szansę, no może głupie, czy miałbyś jakiś pomysł, jak tutaj trochę obudzić ludzi? Długa opowieść. Zapewne trochę byłoby to oddanie głosu samym ludziom, tak? Dotarcie to, co choćby wy robiliście, tak? Przy Solidarność 2010, tak? No to było oddanie mikrofonu ludziom, tak? To jest na pewno jedna z rzeczy, które są do zrobienia. Zapewniam, że jest w Polsce indywidualności inteligentniejszych od Kuby Wojewódzkiego i prawdopodobnie zdolnych do tego, żeby wykształcić się w jakimś występowaniu telewizyjnym dużo. Znam te różne najróżniejsze środowiska kontestacyjne od, nie wiem, od anarchistów po narodowców i potrafię wskazać mnóstwo osób, które są tam indywidualnościami, które kpią z konformizmu wojewódzkiego i przy których wojewódzki by się zrobił bardzo mały. No. I oczywiście jak widzieliśmy, bo telewizja to tak naprawdę nie tylko ci odgadania, ci tam showmeni, speakerzy czy nawet dziennikarze, to też są różni pracownicy techniczni, to są też różni od spraw różnych menedżerskich, biznesowych, także przejmowanie czy tworzenie telewizji to nie jest prosta rzecz. To nie jest tak, że nawet jak gdzieś ludzie, powiedzmy sobie, nam bliscy nagle się znaleźli w telewizji, to od zaraz potrafią, to musi potrwać. To tak jak, nie wiem, każdy z nas zajmując się dowolną rzeczą w życiu nabiera wprawy, tak? To by na pewno nie było łatwe. Natomiast myślę, że konkurencja też nie jest zbyt silna, tak? To znaczy, że ta konkurencja jest silna monopolem, tak? Dopóki występuje w chórze, który gada to samo, jest wyszczekana i dominująca, a gdyby ktoś troszkę się w szprychy temu wepchnął, to mogłoby to całkiem inaczej wyglądać. No, na pewno w każdym razie wasz przykład pokazał, że odwołanie się do ludzi, pójście między ludzi jest też jedną z tych metod skutecznych, także się jej przestraszono. No tak. Takie mam nieodparte wrażenie, że tamta strona gardzi ludźmi i po prostu nie... i boi się ich. No, nazywa ich krwiożerczym tłumem. Jeśli patriotyzm nazywa się szowinizmem i ksenofobią, no to co tu dużo w ogóle, co tu mówić. Bo jakiś ostatni, tutaj taki ostatni twój happening? Jeszcze a propos tego, jak oni się boją ludzi, to znaczy, to są z reguły ludzie o mentalności, to znaczy ostatni raz zwykłego człowieka widzieli w podstawówce, tak? Umówmy się. Nie wiem, ja, moi koledzy, nie wiem, żyjemy wśród ludzi, w których się wychowaliśmy. Zresztą szumnie mówiąc, no, taka powinna być rola, zdaje się, że kogoś, kto
zdradza, nie wiem, jakieś zadatki na inteligenta, tak? Czyli powinien być raczej przekazywać tym, którym się powiodło gorzej, pomagać im podciągnąć się na jakiś tam wyższy poziom, tak? Jak ty byłeś w biedniejszej rodzinie, jesteś moim kumplem z podstawówki, to ja ci pomogę w tym i w tym, to tego myślenia w ogóle nie ma. To jest tak, że przez media studenci są trenowani w pogardzie dla dresiarzy, tak? Czyli, że skoro ty jesteś lepszy od tego kolegi z bloku, tak? Bo ty, a dresiarz też jest podpuszczany na studenta, bo ten student to jest przemądrzały czy coś. Między innymi kibicowanie jest akurat takim miejscem, gdzie są profesorowie razem z bezrobotnymi i nie ma znaczenia skąd jesteś, czasami się zna ludzi latami, a potem się dowiaduje, co ty w życiu robisz, tak? No więc to też jest miejsce, dlaczego, bo jak rozmawialiśmy o kibicach, kibice są czymś, kimś niewygodnym. A propos happeningów ostatnich, no to zwraca z pewnością uwagę dwukrotne pogonienie Palikota z Poznania. Janusz Palikot dwa razy przyjechał do Poznania na Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, zwaną potocznie Wyższą Szkołą Gotowania z Jaruzelskim. Od kiedy Wojciech Jaruzelski gościł na tej szkole? No i Janusz Palikot postanowił złożyć wizytę w tejże szkole. My przyjechaliśmy po niego wynajętą szambiarką w strojach szamponurków i okazało się, no najpierw palikotowcy jacyś wyszli do nas, ale bardzo szybko tak się wycofali, myśleli, że będą pić tych moherów, bo nagle się okazało, że nawet uwaga tych przychylnych im mediów to jednak jest na nas skupiona, ponieważ no jakieś my pomysły jednak przejawialiśmy i na tej szambiarce i ten. Okazało się, że nie wiadomo czemu nie chcą nas wpuścić na dyskusję w tych strojach. Co więcej, wystawiono całe jakieś kordony policji, które nas nie chciały wpuścić na tą dyskusję. Pan Szambonurek zabarykadował się, wcale nie chciał rozmawiać. Jakoś tak skurzył dziwnie, bardzo zaskakujące to dla nas było. Zresztą w roli szefa ochrony tych panów od Palikota koledzy rozpoznali jednego z panów, który tutaj zaczepiał obrońców krzyża. On występował tam w garniturze w roli szefa ochrony. Jest jego twarz sfilmowana, sfotografowana. Ten pan był szefem, nie, pan Niemiec, nie, inna osoba, ale też twarz znana. No później Janusz Palikot, no zdziwieni palikotowcy, jacyś tacy zawiedzeni byli, bo w lokalnych mediach nie było nic o tym, co Janusz Palikot miał do powiedzenia, tylko i wyłącznie o naszej akcji, o naszej szambiarce i o barykadowaniu się. Po czym po paru tygodniach, po jakimś czasie przyjechał znowu. No i wtedy tak, też do szkoły, tylko był w ramach cyklu, w którym występował wcześniej Jacek Żakowski, Jak żyć. Jak żyć, bo pytanie, no my tam krzyczyliśmy do niego, po co żyjemy, choć wódki się napijemy, jakieś tam były. A uszedł natomiast z racji na to, że Janusz Palikot za pierwszym razem stchórzył, to tym razem przeszliśmy z pułapką żywochwytną na tchórza. To jest taka zaraza na wsiach polskich występująca, gdzie w stodole czy gdzieś tam na strychu się zostawia pułapkę żywochwytną na tchórza. Okazało się, że nawet kosztów nie musimy ponosić, bo znajomy okazał się mieć sąsiada, który ma firmę mającą te pułapki, produkującą te pułapki żywochwytne na tchórza. Przygotowano nam dobrą scenerię, można to też na filmikach obejrzeć, była sceneria już tym razem nie tylko, że policja, ale były metalowe barierki. Ponieważ Janusz Palikot nazwał nas wampirami poprzednio, że jakieś wampiry coś ten, no to już przyszli niektórzy przebrani za wampiry. Wampirów też nie wpuszczono na spotkanie z Januszem Palikotem. No i od tego czasu się myślę, że Januszowi Palikotowi odechciało przyjeżdżać. Tutaj był witany hasłem, jesteś pozerem, nie happenerem. I nie podjął jakoś dyskusji tutaj, dialogu otwartego z nami. My żeśmy byli na ten dialog jak najbardziej gotowi. Chcieliśmy porozmawiać o jakieś metalowe barierki, jacyś
panowie, nawet nie, że ochrona, tylko policjanci. No, zdziwieni byliśmy, byliśmy przekonani, że Janusz Palikot nas tą szambiarką na aulę uczelnianą puści, pozwoli wjechać.